Należałoby się zwrócić do reżysera i do scenarzystów, bo to oni
decydowali o tym, jaką rolę będzie miał który aktor. Przynajmniej na początku. No, jak się będzie zachowywał, no to wiadomo. Zachowywał się tak, jak się zachowywał, wiadomo, to nie był spokojny aktor. To był człowiek bardzo żywiołowy, wybuchowy, radosny, pełen energii, zupełnie inny. Nadał niejako ton całemu kosowi, no nie powiem, że całemu Star Trekowi, bo to byłoby już przesada i mocno nadużycie. Notatek, bo tutaj mam ważne. Właśnie wtedy Star Trek walczył o oglądalność. To był serial niszowy, nawet mocno niszowy. Oglądalność na początku była żałosna, chociaż stale rosła. Fani wypisywali kupę listów. A w tych listach powtarzało się to, że chcą oglądać główną Wielką Trójcę, znaczy się wiadomo trzech dni. To spowodowało pewien rozdźwięk zresztą w ekipie. Ofiarą tego padł właśnie Shatner, który no niestety został uznany za najbardziej konfliktową osobę na planie. Nie całkiem sprawiedliwie. Głównym źródłem tych plotek o jego no, rzekomym złym wpływie na wszystko był George Takei, który go nie znosił. Samego początku. Już w czasie kręcenia odcinka The Naked Tie, podczas sceny ze szpadą, kiedy tam widzimy, że na mostku synu wymachuje szpadą, diabnął kolegę tak, że pokaleczył. Nie robił go specjalnie, po prostu po to, żeby się na nim odegrać. Także no, nie było to zbyt przyjemne z jego strony. Jednak weźmy pod uwagę to... I to jest osobą odpowiedzialną w tej chwili. Nie wiem, ja jestem kompletnie nieodpowiedzialna. Nie, no to musiałem to przekazać. Musimy ustalić, czy sobie już polecić? Dobrze, bo może znajdziemy ten kawałek. Dalszego epatowania w postaci.
nagle znalazł się w takiej sytuacji, w jakiej było bardzo wielu aktorów, że właściwie nikt go nie chciał zatrudnić. Właśnie dlatego, że kojarzono go, mimo że tak jak zaznaczyłam, miał wcześniej inne role, kojarzono go głównie z Perkiem. I bardzo trudno było udowodnić, że tak naprawdę może zagrać też inne role. Wierzył w niego Robin Berry. Obsadził go w roli Aleksandra Macedońskiego w pilocie do serialu, który nigdy nie powstał. Jakoś wtedy nie było zapotrzebowania na tego typu serialu. Teraz by był. Tak. No ale w każdym razie to się nie udało. Później było jeszcze gorzej. A trzeba przyznać, że Shatner miał wtedy już potrzeby duże finansowe. Ponieważ był żonaty, miał dzieci, z tego co wszystko trzeba utrzymać. Więc brał dosłownie każdą rolę, którą mu dano. Pozwalało mu to jakoś żyć, ale niestety nie było to to, czego by chciał. To właściwie częściowo zniszczyło mu życie. Ponieważ z jednej strony utożsamił go z jedną rolą. Jedną konkretną rolą, niechby nawet bardzo dobrą. Poza tym w tym czasie zepsuło się jego małżeństwo. Żona odeszła. W tym momencie Shatner okazał się całkiem porządnym człowiekiem, ponieważ zostawił żonie dosłownie wszystko, co miał. Dom, konto. Do siebie zatrzymał samochód z przyczepą, bo musiał gdzieś spać. Na tej zasadzie. Później postanowił się jakoś pozbierać, zaczął brać udział w innych projektach. Tutaj jest projekt, co do którego muszę powiedzieć, że ja bym się za to nie wzięła, choćby mi płacili miliony. Jest to film Teleskopający. Wystąpił w nim panie, żeby ptarali. Nie wzięłabym udziału w pewnych scenach z tego filmu, choćby nie wiem, co się działo. Dziękuję uprzejmie. A jednak okazało się, że miał na to dość odwagi. Trochę to podreperowało, ta rola trochę podreperowała jego wizerunek. Że mógł już liczyć na to, że potraktowali go nieco poważnie. Jednak był w dużym dołku psychicznym. Cały czas. Uratowali go państwo. Dlatego, bo zaczęli organizować konwenty. Zapraszać aktorów. Nagle się przekonał, że o nim nie zapomniał. No to było wspaniale, to było cudowne i tak dalej. Chociaż z panami się rozumiał znacznie lepiej niż z kolegami z ekipy. Nie, niestety jest się czemu dziwić, ponieważ nie wiadomo, skąd to się wzięło. Można mieć pretensje, tak jak powiedziałam, o to, że było go za dużo. Trudno się dziwić, skoro wcześniej mówiłaś, że konflikt z kolegami z ekipy nawet koledzy, którzy wiedzą, że mogą być kolegami, to potrafią zadać konkretnie konflikty. Jedyny zarzut, który przeciwko niemu wysuwają, to to właśnie, że było ich za dużo, że przyćmiewał. Można by odnieść z jej wypowiedzi następujące wrażenie. Oni wszyscy są wielkimi gwiazdami, zasługują na ogromną sławę, którą im ten Shatner po prostu bezczelnie ukradł. To jest zabawne, że się teraz ogląda oryginalny serial, to dla mnie to jest dużo bardziej serial spokój. Tak, ale tutaj do głosu dochodzi zupełnie inna osobowość. No, oczywiście. To jest człowiek, który budzi sympatię w wszystkich. Który z nikim nie wchodził w żadne spory i po prostu miał ten dar zjednywania kiedyś serca. Którego Shatner był pozbawiony. Trzeba też przyznać, że Shatner nie miał czasu na myślenie o kolegę. Harował po 12 godzin na planie, ponieważ jednak to, że on był tam w każdej scenie, to nie wynikało z nic. Ten trzeba go było naprawić. Codziennie miał 10 stron tekstu, żeby pisać na pamięć. To zresztą widać, bo czasami męczy się z tekstem straszliwie, nie mogą sobie przypomnieć, co właściwie miał powiedzieć. Nawet byśmy dzisiaj musieli uważać coś na pamięć. No właśnie. No tak, ale no on musiał. Także po prostu nie miał czasu na to, żeby myśleć, a może by pójść do reżysera i poprosić, żeby dał trochę więcej tekstu, bo musi nie. Nie było kiedy.
biografii i moja mimo pisze I am Spark. On pisze, że to takie przerwy typowe narażą, dlatego że on sobie pisał na palcach. Na palcach. Tak, no nie mógł zapamiętać, co by było. Zresztą, zresztą trzeba przyznać, Igor miał, Szatner miał wybuchowy charakter. To było, potrafił rzeczywiście z niczego zrobić awanturę. Można to włożyć trochę na kartę tego, że był przemęczony, a trochę na kartę tego, że był, jaki był zawsze. Potrafił się pochodzić nawet z ukochanym przyjacielem, znaczy z moim, ponieważ Leonard sprowadził dziennikarzy do ich garderoby, a Szatner wcześniej o tym zgody nie mówił. To była wielka awantura, przyjaciele odrzucili się bardzo nieprzyjemnymi zarazami. Muszą się pokręcić sam Rodenberg, żeby jakąś no trudno, był jaki był, ale nikt nie potrafił podać ani jednego przykładu, żeby na przykład podstawił komuś nogę i zrobił jakieś świństwo. Nie, niczego takiego nie robił, natomiast miał dar badania słowotu. Tak, zwyczajnie potrafił się zapewne zlokować jako taki, jak taki irytujący duchek. To jest najzwyczajniej w świecie, miał do tego talent. Jeżeli chodzi o jego nieprzyjaźń, która wchodzi dzisiejszego dnia, Jordan Takei, to można sobie pozwolić na pewną impresję. Jak wiadomo, George Takei jest akcentatywny. Natomiast Wilhelm Schachter przyznał się w swojej biografii, że jako młody chłopak, padł ofiarą molestowania ze strony pewnego podstawowego aktora, mógł mieć uraz na tym punkcie. I być może dowiedziawszy się, że w jakiś sposób, że takie jest, takie powiedział mu coś na przykład, ty brudacie moralnie, trzymaj się zaraz ode mnie. Mógł coś takiego powiedzieć i takiej mu tego nie wybaczył, ponieważ, no trudno, żeby też, ale przez przesadę, na parę słuchować przed 40 lat, no ja tutaj jestem seksualistą w latach 60, to ma troszeczkę... Na pewno, ale jeżeli taka scena miała miejsce, to raczej tak powinien wrócić. Być mu wdzięczny, ponieważ Warszawa w tym momencie poszedł w swoim doszoku przed sobą, wyrzuciliby się na dwie tekstki. Słowo mówi, znaczy taka inna sprawa, okej, mówi, że wszyscy wiedzieli o tym, co on mówił od początku, ale nie że o tym się nie mówiło. Właśnie o to chodzi. Także nie jest jej tego wina. Natomiast taka do tego stopnia nie potrafi podbudować rodzicie swojej niechęci, że odmówimy nawet publicznej dyskusji na ten temat. No, ale cóż, różni są ludzie na tym świecie. No ale jedźmy dalej, bo nie zdążymy. W 1977 roku, jak wiadomo, kochany nasz George Lucas, którego wszyscy bardzo cenimy oczywiście, nakręcił Gwiezdne Wojny. Co dało zielone światło Rodenberremu do stworzenia filmu pełnometrażowego? To było coś cudownego oczywiście dla naszego kapitana, ponieważ znowu mógł się pojawić jako Kirk. No to nie jest akurat zdjęcie z tego, no ale mniejsza o to. Ale jest też. Rodenberry postawił zresztą ciężki warunek. Kazał mu stworzyć. No to było bardzo, bardzo... Już w toczy było widać, że Szatner ma duże skłonności do nadwagi. Trzeba go było pilnować, musiał uczęszczać te siłownie i odpowiednio się odżywiać. Dzięki temu można było w każdym odcinku pokazać klapę kapitana. No tak. Przerwie między kosem a TMP zaniedbał się co nieco, delikatnie mówiąc. W związku z czym musiał się wziąć szybko do naloku. Ćwiczenia, dieta, jak stwierdził po tygodniu, bo to był zabit za dobry posiłek. Sam się nie dziwię zresztą. No ale jaki był efekt, wszyscy widzieliście, prawda? No właśnie. I w każdym razie przynajmniej pasował do tego dresu. No. Oglądając... Tak, pardon, to nie to. A to jest sam ten. Samo otwarcie. No jak wiadomo muzyka... Zaraz, tu jest trailer. Bo jak wiadomo, muzyka przypomina mi już bardziej otwarcie do tego.
Thank you.
też imitowana przez Polsat w swoim czasie. Trudno odmówić tutaj jednak pewnych krakowych akcentów. Na przykład jest bardzo ciekawa postać androida policjanta. Nie, nazywam to po prostu. Nie, wynika to z tego, że tekst jest jakby kluczowy. Ale powiedz to tłumaczom, dlatego pytałam. No właśnie, tak. W tym samym okresie Linien Czater postanowił zrealizować serial, który zidentyfikował go z inną rolą. Zrobił pierwsze odcinki własnym sumptem. To jest zupełnie niezłe. Bardziej mi się podobało takie przysięgi. Wydarzyło się nieszczęście. Pokłócili się któregoś dnia
Bill pojechał potem w odwiedziny do wnuków. W czasie, kiedy u nich gościł, zadzwoniła do niego jedna z córek, zaniepokojona z tym, że druga z rzędu macocha nie odbiera telefonu. Bo chociaż to bardzo dziwne, jego córki bardzo ją polubiły. Kiedy wrócił do domu, okazało się, że jego żona utopiła się po pijaninie w basenie. Oczywiście był w szoku, zadzwonił na odpowiedzi na pogotowie. Tam jest, nawet w sieci jest taśma z wezwaniem, gdzie gada od rzeczy, bo przecież wszystko mu się pomieszało przez to. Zrobiła się z tego wielka awantura, dlatego, ponieważ bardzo wiele gazet, szczególnie tych właśnie na poziomie drukowców, stwierdziło, że musi być to zamieszany, że kobieta, która była świetną pływaczką, nagle topi się w basenie, dlaczego. Gdyby nie to, że koroner ustalił, że nie było udziału osób trzecich, a on sam miał żelazne alibi, to by się mogło dla niego fatalnie skończyć. Ale w każdym razie wszedł to ogromnie. Było z nim źle do tego stopnia, że jego córki na ten czas wyprowadziły się od mężu, który zamieszkał i tak usiadł, żeby go pilnować. Odnośnie mnie takim skarbem. Wykonać taki numer, właściwie dlaczego nie. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ właśnie ta sprawa miała duży wpływ na jego dalsze poczynania. W okresie żałoby, bardzo przykro jest na ten temat mówić, ale w okresie żałoby nikt ze starej ekipy, oprócz oczywiście nie moja, nie przyszedł do niego. Męża, z jego śmiercią. Zaintrygowany to mamą pojechał do niej w odwiedziny, dwa malarki, a jednocześnie zajmowała się pracą w stadninie. Wtedy mu powiedziała, posłuchaj, chodź, pokażę ci, jak wygląda nieszczęście. Zaprowadziła go na zajęcia hipoterapii dla dzieci upośledzonych fizycznie i umysłowo. Właśnie wtedy Szatner zdał sobie sprawę z tego, że może w życiu zrobić coś więcej ponad wybuchianie się na planie. I zrodziła się w nim myśl o zorganizowaniu Redditony, której dotąd przypadał do fundacji zajmującej się właśnie leczeniem takich dzieci, których rodziców nie stać. Tak jak funkcjonuje do dzisiaj. Jest organizowana raz do roku. Szatner też bierze w niej udział. Występując konno, co w wieku lat 80 jest sporym wyczynem. Ale przekłada się na zyski z biletów. Ponieważ znacznie więcej osób kupi bilet, wiedząc, że Szatner tam będzie i mając nadzieję, że może stawię. Tak, zleciał na 2027, wtedy nic się nie stało, ale później, to tak bywa, myśliwość wzrostu, doszło do złamania wszelkich kości ludowych, miał wszczepioną endoprotezę. Mimo tej endoprotezy dalej jeździ konno, ponieważ do takiego chaosa przecież nic nie pochodzi. Idąc za ciosem, zaangażował się również w działania Greenpeace. Co doprowadziło go do pewnej historii? Mianowicie, chcąc udowodnić ludziom, że orki nie stanowią zagrożenia dla człowieka, wlazł do basenu z takową orką, stresowaną, ale żeby cała organizacja Greenpeace na kolanach nie błagała, to do tego basenu nie wlazła, bo wystarczy, że takie to było ogonem w majtce. Nie musi chcieć ubrudzić sprawę. No, ale w każdym razie można powiedzieć, że w tym momencie, że w tych działaniach odnalazł sens życia. To znaczy, że dzięki Szatnerowi kiedyś na tym samą wolnić orkę? Nie! No bo najpierw, ponieważ ludzie poczuli się uczuleni na te problemy. Miał udział niejako w tym... jako jeden z propagatorów. No właśnie o to mówię. O tym mówię. Może się naprawdę. Nie wiem, kiedy pan. W każdym razie, tak, no być może, w każdym razie zajął się tymi sprawami. Działa na rzecz ochrony wielorybów i ginących gatunków. Jak również, no, nie tylko orek, również goryli. Ma na swoim koncie spotkanie z gorylicą Koko, która jak wiadomo umie mówić na nim. Nawet twierdzi,
widzi, że padł ofiarą molestowania seksualnego ze strony gorylicy. No właśnie, nie wiem, czy to jest najlepsze, było to spotkanie. Tak, podobno, znaczy nie będę się dawać w szczegóły, opisał je bardzo dokładnie w swoim, ale czy to czy rzeczywiście, czy no to znaczy... jest film, który mówi o tym. No właśnie, no, no więc ja może nie będę tego powtarzać, ja to skromna pani Ryta. Tak, no w każdym razie... powiedzmy, że Szopę podoba się człekokształtnie. Tak, i to niezależnie od gatunku człekokształtnego. Tak, więc właśnie taka sprawa. No dobrze, dobrze. No to to jest to. Również działa również w innych sprawach charytatywnych. Między innymi bardzo znana jest sprawa jego kamienia nerkowego, który został wystawiony na aukcję. A co ciekawe, znalazł się ktoś, kto zapłacił i to jest 75 tysięcy. To było jedna z zasad zawodowych, że co minutę rodzi się głupie i będzie tym, który go znajdzie. No właśnie, ale... Nie, to ludzie. To miał być... Nie, rzeczy, to miał być żart. Po prostu, kiedy Szatner leżał w szpitalu po usunięciu tego kamienia, poradzono mu, żeby to zrobił i żeby powiedział, że sam był ciekawy z tego wyniku. Tak, no jest to, co było w organizmie. Tak, więc 75 tysięcy to kosztowało, pieniądze poszły na zakup domu dla rodziny, która straciła swój dom w czasie huraganu Katrina, więc się nie zmarnowało. Gdyby popatrzeć, jak Szatner się usłyszy jak to ręki, i jak widać bardzo tu jest kupujący. Sama bym w takiej aukcji chętnie wzięła udział, gdybym miała pieniądze. W każdym razie wspominał w programie Lynch Charlie'ego Sheena, że taki numer się nie udał nawet Davidowi Copperfieldowi, żeby pani Nerkowy do niego udał. No dobrze, ale co dalej z Terkiem? Jak wiadomo, został ukatrupiony. Co? Tak, owszem, ale Bill Shatner miał duży wpływ na ten scenariusz, ponieważ to, że Kirk ma zginąć, to było wiadomo. Natomiast była wielka awantura o to, jak ma zginąć. Pierwotna wersja scenariusza zakładała, że kapitan Kirk zostaje wyciągnięty za kart z Nexusa, przejmuje dowództwo nad Enterprise, odsuwając kapitana Picarda i ginie w czasie ostrzału. Ale zaprotestował Patryk Stewart. Nie wątpię. Trudno mu się dziwić. William Shatner, który w tym okresie już był zaprzyjaźniony ze Stewartem, początkowo traktował go bardzo chłodno, ponieważ uważał, że zajął jego miejsce. Ale Patryk Stewart jest osobą tak dalece taktowną, że zrozumiał to i powoli zdobywał sobie sympatię kolegi popatu, także teraz są przyjaciółmi. W każdym razie tak, ten projekt upadł. Później, dlatego właśnie wprowadzono postać solarską. Ponieważ ktoś tego karta musiał wysłać otwarty świat. Napisano w scenariuszu, że miał zostać zabity przez Selenę strzelnictwa z fazera. No ale... Trzeba dodać, że w plecy. No właśnie! To śmiałby strzelić w plecy Kirkowi. To jest jedna sprawa. Jest jeszcze druga. Zwykły fazer. No, na takiego kilka? No właśnie. Nie, bo było pod stopedy, powiedzmy. Nie, nie, nie. Który zawsze siadał w kącie, i raz siadł, sam wyszedł. To jest tylko z okazji, że to było. To jest właśnie interesujące. Ja wiem, że to jest bardzo dobrze. 10 lat, a jednak mimo wszystko. Ale nie brakuje. Nie wiem. To musi być w tym. Nie, no to nie jest. Ale staje się, że szatna nie jest. Może troszkę. Troszkę. To prawda. Jeżeli chodzi o to, czy jest megalomanem, straszny. Mówiąc szczerze. Koszmarnym megalomanem. Ale każdy z nas ma jakieś wady. Myślę, że tutaj w naszym gronie znalazłby się więcej megalomanów, żeby nie daleko nie szukać od skład ja. Także nie można z tego powodu robić specjalnego zarzutu. W każdym razie w tym momencie... Ale to wyjaśnia, dlaczego tyle osób go nie lubi. No tak, oczywiście. I wyjaśnia, dlaczego. To wyjaśnia, dlaczego ja go lubię. Bo to nie jest powód. Chociaż nie, to czasami się odkrywają takie same. No tak, ale właśnie, no nie wiadomo, jakbyśmy się zachowali, będzie przyznali. Tak, zwłaszcza zakładając, że tam ci, to co mówiłaś o tych pozostałych aktorach i o tym, jak tak reagowali na... Tak, rzeczywiście tak jest, że niestety Siewson i Zgody był najbardziej
najbardziej tak po prostu, tak, ponieważ wykorzystywał to, że sami sprawdzą zmiany. Ja mówię, że to tak szczerze powierzę. Tak, tak jest. Ale dobrze o Szatnerze wyrażał się Walter Perry. Ale on się wyraża dobrze o każdym. Po prostu jest to, człowiek, jest to jest człowiek o gołębim sercu, który on nikim nie powinien dobrać. Myślę, że mu taka rola podoba. No właśnie, na kibestę nie ma. Jak również... Może za to, że jestem odgadem, że się nie może się pogodzić do dzisiejszego dnia, ze śmiercią Kerta, chociaż wtedy, jak sam twierdził, wydawało mu się to bardzo logiczne. Po prostu nie chciał, żeby jego ukazał, zdziadział i spierniczał i skończył z galaktycznym rozkazem. Ale potem bardzo tego żałował. No to proszę, bo nie cieszę się z tej nowej... Napisał nawet projekt scenariusza, w którym też zostaje ożywiony. Na świecie ten scenariusz został odrzucony. Bo wyobraźcie sobie, co by się działo. Jeszcze tego by nam brakowało, wystarczy, że spokaż wcześniej. Ale co to się mówiło, by chcemy po prostu o tym, co się działo wcześniej? No, ale nie taki problem. Nie. W każdym razie, kiedy przyszło do kręcenia tego, o czym mówiliśmy wcześniej, 2009, no to oczywiście zlecili się wszyscy do Szatnera z pytaniem, dlaczego w tym nie gra. No, on też pytał właściwie właśnie, to dlaczego? Gdzie kręcą, to dlaczego ja nie gram? No właśnie. Ale nie pasowa, zresztą sam potem przyznał. Nie pasowa, zresztą sam potem przyznał, że byłoby to mało... Przeciwieństwo do niego. Ale na przykład, gdyby teraz nakręcić też właśnie... Następną sesję, tylko przesunąć ją na 40 lat, żeby zazwali jednak inni moi. Przymierzamy się do jednej lekcji, żeby tak. Spock pokazuje, jak robi jego odpowiednik. Aha, a pokazuje, pokaże odpowiednik Spocka. Czyli pokazuje właśnie podstarzałego Krekka Starza. Tak, ale widzicie, w jednym z wywiadów, które tłumaczyłam, Szatner wyraził się tak. No gdyby ludzie zobaczyli mnie i zobaczyli Chrisa Pine'a, nie uwierzyliby w życiu, że on się zmienił w kogoś takim razie. Ja tak nie on z wiekiem władowiną nieco. Zrobił się bardziej autoironiczny. Nabrał dystansu do samego siebie. Widział więcej smutnych rzeczy. No właśnie. No teraz galopkiem ostatniej sprawy. Oczywiście Szatner nie zapomniał o treku i nie zapomniał nim do samej śmierci. Ostatnim jego projektem jest Get a Life. Który to jest. Nie, jest to film traktujący o fanach. Kolega mnie zginęło. Wylazłam głupia krowa stąd. Jest to film traktujący o fanach Star Treka, o tym, jaki to ma wpływ na ich życie. Dlaczego jeżdżą na konwenty? Właśnie. Właśnie tym... Nie, ale myślę, że tutaj ludzie są bardzo zainteresowani tym. Dlaczego to same panie to nie pokazuje Galaxy Quest. Może zrobię. I są tam również, a przedtem jeszcze zrealizował, oficjalny trailer. Przedtem jeszcze zrealizował film Kapitanowie, który traktuje o wszystkich kapitanach Star Treka, jak również o aktorach, którzy grają. Ale to jest a teraz obecnie najnowszym projektem Williama Shatnera jest chce nakręcić film o tym, jak powstała seria The Next Generation. Jak powstawał serial? Tak, jak powstawał serial o tym, co się działo za kulisami. Zapytany dlaczego to robi, odpowiedział, bo umieram. Czuję już ten ciężar wieku. Chcę pozostawić po sobie jak najwięcej, jak mi się zdaje. To się bardzo komponuje z jego charakterem. Nie chce być zapomniany nawet po śmierci. Chociaż podobno po śmierci to człowiekowi wszystko jedno, ale za życia nie przyjmuje.
razie ma się dobrze, życzmy mu, żeby żył jak najdłużej, żeby miał się dalej dobrze, bo w gruncie rzeczy to jest niezły człowiek. Zrobił dużo dobrego. Tak, dokładnie. I według mnie może przemawiać przede mnie nie ten do hakera. Ale według mnie więcej wart jest człowiek, który zbiera fundusze na pomoc niepełnosprawnym dzieciom, jest ten, który propaguje jako małżeństwa homoseksualne. Wiem, że to brzmi kontuństwo, ale tak się robi duży rok. Natomiast jakiekolwiek były pobudki Szatnera, by był dużo dobrego. Jeżeli ktoś otrzymuje pomoc, to raczej nie zastanawia się na tym, czy to przyniosło coś również temu, kto mu tej pomocy udzieli. Tylko cieszy się, że ona w ogóle została udzielona. Także zakończmy to w ten sposób, że... No, nie powiedziałam jeszcze o paru rzeczach, ale... Opowieście, jak nie opowieście. Tak, no ale gdybym chciała mówić o wszystkim, to bym musiała mieć dwie godziny. Albo czy... Dobrze piszę. Czytałam jest opowieść Collision Course, która, co rzecz ciekawa, jest to opowieść, która powstała przed napisaniem scenariusza do 2009, a ma z nim sporo wspólnego. Mianowicie też tam występuje motyw kradzieży samochodu. Tylko, że przeskerka nieco starszego, bo będą już złego kadetę. Scenariusz do 2009 ma dużo wspólnego z Brunoma. Z wieloma rzeczami, nie tylko z tym. Również zapomniałam jeszcze wspomnieć o tym, że angażuje się w projekty naukowe, znaczy może nie ściśle naukowe, ale w popularno-naukowe filmy. Prowadził kilka takich dla Discovery. Tak, to nie jest jeszcze jego cykl powieści, dlatego że wymyślił sam ja oczywiście, że jak ja się udało wstrzesić. Tak, no tak, tak, tak. I są to powieści tak zwane szatne, eks, dlatego że to mi, powiedzmy tak, wiadomo, że książki nie są kanoniczne, ale to jest jeszcze nie kanoniczne, nie kanoniczne, tak. Mamy tam Ekka jako kapitana w czasach post-Nemezis, w odpowiednim mówił, że nawadzący to że to nowe przeszkolenie, dostali statek i tak dalej. Mogę wygooglać, że jest to takie wykonane. To było nam na